Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i serdecznie zapraszam na kolejne studium biblijne pod tytułem Sprawa Życia i Śmierci. Dzisiaj w naszym nagraniu są z nami goście i chciałbym ich przedstawić. Będzie z nami Małgorzata, Igor i Stanisław. Natomiast ja nazywam się Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Słowo Boże, to zgodnie z dobrym obyczajem na początku chcielibyśmy się wspólnie pomodlić. Zapraszam do modlitwy. Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za Biblię, za Twoje Słowo, z którego możemy się uczyć. Pomóż nam, abyśmy i nam, i wszystkim, którzy mogą nas słuchać, mieli jak najlepsze myśli, najbliższe Tobie, abyśmy faktycznie się z tego uczyli. Bądź z nami tutaj, proszę, i prowadź nas. Amen. 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 A zatem sprawa życia i śmierci. Tytuł brzmi bardzo poważnie. W tym kwartale studiujemy Księgę Przypowieści napisaną przez Salomona. Jest to księga niezwykle interesująca. Wiele osób, które znam, często opowiada mi o tym, że czyta tą księgę i znajduje w niej tyle mądrości, tyle ciekawych informacji, przysłów, rad, ostrzeżeń. I rzeczywiście jest to księga bardzo praktyczna. Czasami czyta też się o tym, że porównuje ją się z innymi księgami tak zwanymi mądrościowymi, pisanymi też jakby poza kanonem Pisma Świętego, czy też przez inne kultury, bądź też religie. Ale tak naprawdę to, na co my powinniśmy zwrócić uwagę, że pomimo tego zewnętrznego podobieństwa, Księga Przypowieści jest księgą życia właśnie i śmierci. Bo jest to księga, która w tych podobnych zwrotach, radach, mądrościach, przepowieściach mówi o rzeczach, które mają wartość albo życia wiecznego, albo wiecznego potępienia. Z tym, że uczy tego oczywiście w bardzo praktycznym wymiarze. A zatem przeczytajmy tekst, który jest tekstem przewodnim do naszego dzisiejszego studium. Jest on zapisany w Przypowieściach w 6 rozdziale i w 23 wierszu. Bardzo proszę jedną osobę o odczytanie tego tekstu. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś są napomnienia do karności. Tak. Przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś są napomnienia do karności. To są jakby główne elementy naszego dzisiejszego studium, które będziemy starali się na podstawie innych fragmentów, tekstów z przypowieści też dzisiaj przeanalizować. Zacznijmy w takim razie od dwóch takich fragmentów, które rzucą nam nieco światło na rolę prawa w naszym życiu. W rzeczywistości tak naprawdę Salomon pisze dużo o wartości prawa, o jego roli. I dzisiaj, kiedy będziemy mówili o życiu, będziemy też mówili dużo o prawie i o tym, jaki powinniśmy mieć do niego stosunek. Oczywiście chodzi w tym miejscu o prawo Boże. A zatem otwórzmy Przypowieści 6 rozdział i tam wiersz 21, a następnie 7 rozdział i wiersz 3. Utrwal je na zawsze w swoim sercu i owin nim swoją szyję. I werset z rozdziału 7, 2. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy, przywiąż je do swoich palców i wypisz je na tablicy swojego serca. Salomon posługuje się, jak to w księgach mądrościowych, bardzo pięknym, poetyckim językiem. Ale nie powinniśmy myśleć, że ten piękny, poetycki język jest tylko i wyłącznie czystą symboliką. Ta symbolika ma nas prowadzić do konkretnych wniosków. A zatem popatrzmy,
o czym tak naprawdę mówi Salomon, używając tych właśnie słów i tych porównań tudzież przenośni. Kiedy mówi na przykład o tym, że prawo powinno być, jak jest tutaj napisane, w naszym sercu, a dosłownie utrwal je w swoim własnym sercu. Co takiego ma na myśli Salomon? Czym jest to serce? No, w obu przypadkach tutaj rzeczywiście mamy powiedziane o sercu, ale nie w znaczeniu takim dosłownym, to znaczy pompie, która napędza w naszym organizmie krew i odżywia cały organizm, ale jest to symbol po prostu jakoś takiego siedliska uczuć i myśli w człowieku. I w zasadzie wszystko zaczyna się, można powiedzieć, w tym miejscu. I dobro, i zło. Jak można powiedzieć, że jest to siedlisko uczuć i myśli? Bo zwykle myślimy, że jest jakby pewna różnica pomiędzy emocjami, a też pomiędzy myślami, tak, czy też zdrowym rozsądkiem. No ale tak naprawdę za jedno i za drugie jest odpowiedzialny mózg, tak? Oczywiście są jego różne obszary, emocje są nieco bardziej z tyłu. Tutaj mamy w tym miejscu z przodu w płacie czołowym mamy jakby obszar decyzyjny, czyli ten, który jest oparty na zdrowym rozsądku. A więc serce wydaje się mówić o tych dwóch aspektach. O naszych emocjach, uczuciach i o myśleniu albo o decydowaniu. Co to oznacza w praktyce? Zadam takie bardziej praktyczne pytanie. Ja może przytoczę tekst z Księgi Ezechiela z rozdziału 11, wersety 19 i 20, który wydaje mi się odpowiada właśnie na to pytanie. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Czyli jeżeli faktycznie będziemy mieli to prawo w naszym sercu, to będziemy tak postępować. To jest to, o co chodzi, to co też mówiłeś, życie i śmierć. Jeżeli postępujemy i jest to nasz nawyk, to jest coś, co robimy codziennie, to jest to właśnie, co nam gwarantuje życie. I wtedy dopiero możemy powiedzieć, że przestrzegamy tych przykazań. Czyli tylko posiadanie przepisów i przykazań w sercu gwarantuje, że faktycznie na co dzień będziemy nimi żyć. No, ale przepisy nam się nie kojarzą z czymś, co łatwo wchodzi do serca, prawda? Zwykle przepisy się traktuje jako obowiązek, tak? Wielu ludzi mówi, że prawo Boże jest to, albo zakon to jest taka próba jakby ograniczenia tego, co człowiek mógłby zrobić, gdyby chciał. Jest to takie zimne prawo. Częściej się mówi o łasce Pana Boga. Jak zatem można w sercu trzymać prawo? A tu mogę, przepraszam jeszcze, bo w psalmach psalmista pięknie o tym pisze i wręcz mówi, że można kochać prawo. I z psalmu 19 i od wersetu 8-9. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Tu jest nic ani obowiązkowego, ani smutnego, ani uciążliwego. To nam pomaga, to pokrzepia naszą duszę i to rozwesela nas. Ogólnie my, kiedy myślimy o prawie, to zawsze mamy podejście tak, jak mamy na co dzień, prawda? Jak jest w świecie. I nasze podejście jest grecko-rzymskie, czyli tak, jak było w Rzymie, w Grecji. Natomiast jak widzimy zresztą tutaj, jak te teksty, które zostały czytane, zobaczcie, to jest coś, co nie możemy naszym rozumem, czyli naszym podejściem greckim, raczej rzymskim, zrozumieć, tak? Więc dlatego właśnie prawo w ogóle w Starym Testamencie, a tak samo już w Nowym, bo to jest to samo podejście, jest zupełnie czymś innym. Jest coś, co daje właśnie, jak zresztą te teksty same mówią, życie, co dają radość,
prawda? I tylko kiedy człowiek stosuje się do tych praw, dopiero wtedy może być tym właściwym, właściwie religijnym człowiekiem, tak? Więc dlatego właśnie ogólnie Stary Testament przedstawia prawo jako coś, co jest niesamowite. Coś, czym można się fascynować. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył cały ten świat według pewnych praw, według pewnych zasad. Tak i te zasady oczywiście nie tylko dotyczą oczywiście naszego świata fizycznego, ale tak samo dotyczą naszego świata duchowego. Tylko w tym momencie te zasady, które są w tym świecie duchowym, musimy je właśnie odzyskać właśnie z Pisma Świętego. Tak. Ja bym dodał jeszcze przede wszystkim, że należy pamiętać, że tu chodzi o prawo właśnie to moralne, duchowe, które tak naprawdę objawia Boży charakter. Mhm. I jeżeli my uświadomimy to sobie i pójdziemy za radą Pawła, którą możemy przeczytać w liście Kolosan 1,27, im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Więc przyjmując Chrystusa, który powiedział, kiedy odchodził, że ześlę wam pocieszyciela na moje miejsce, czyli Ducha Świętego, możemy powiedzieć, że wtedy przestrzeganie prawa staje się rzeczą naturalną, tak jakby to było w nas, tak jak było w Chrystusie, kiedy był tu na ziemi. I przestaje być czymś, co jest naszym obowiązkiem. Bo jak jest tutaj napisane w 21 wierszu 6 rozdziału, utrwal je na zawsze, prawda? A 7 rozdział i 3 wiersz podaje, wypisz je na tablicy swojego serca. To się oczywiście odnosi do tablicy, czy też tablic, na których wypisano prawo Boże kamienne, czyli żeby były tam na trwałe. Mówi to o pewnym procesie, że jest tam potrzebne obcowanie z tym prawem, nie po to, żeby się go, że tak to nieładnie nazwę, wykuć na pamięć i po prostu być znawcą prawa zimnym, tylko po to, żeby zrozumieć jego prawdziwe znaczenie. Że to prawo nie jest prawem nakazów i zakazów, tylko jest prawem miłości. Kiedy się popatrzę na prawo Boże w kontekście drugiego człowieka bliźniego, tak? Co on z tego ma, że ja szanuję Boże prawo? Albo jak Bóg będzie patrzył na mnie, kiedy dla mnie te rzeczy będą wartościowe i będę je codziennie utrwalać przez to, że będę je sobie powtarzać, czytać, myśleć o nich, to dopiero zaczynamy rozumieć, że jest to proces, tak? Który jednak przynosi chwałę, radość, jak z Księgi Ezechiela było bardzo pięknie, też bardzo piękny fragment cytowany, przynosi błogosławieństwo, radość, jest jak olejek, tak? Czyli jest czymś, co nas rzeczywiście błogosławi. Ja myślę, że jeszcze może warto dodać, że tak naprawdę od samego początku szatan usiłuje udowodnić nam i przekonać nas wszystkich, że prawo Boże jest uciążliwe i że jest czymś, co nas ogranicza, gdzie jest wręcz przeciwnie, że to prawo nam zapewnia szczęście. I to, co my teraz mamy na świecie, co się dzieje, że my wręcz musimy przekonywać wszystkich, że prawo Boże, przestrzeganie prawa Bożego daje nam szczęście, to jest efekt wielotysięcznej pracy szatana, który właśnie zupełnie zmienił obraz prawa Bożego i obraz Boga na świecie. Więc sama ta, w ogóle to, że dyskutujemy i musimy przekonywać ludzi, że prawo jest doskonałe, że prawo jest piękne, że prawo daje nam szczęście, to powinniśmy jakby jeszcze więcej wkładać w to energię, jeszcze więcej się modlić, żeby ludzie chcieli słuchać i żeby zamknęli w końcu uszy na to, co szatan przekonuje. Mi się wydaje, że zawsze takim bardzo prostym przykładem jest przepisy drogowe. No wyobraźmy sobie to, co by się działo na ulicach, gdyby nikt nie przestrzegał przepisów drogowych. Teraz oczywiście często ludzie nie przestrzegają i doprowadzają do tragedii, ale gdyby nikt nie przestrzegał, to by było tak naprawdę to, do czego szatan chce doprowadzić, jeżeli ludzie nie przestrzegają praw Bożych. Tak. Zawiąż je sobie na swojej własnej szyi, tak jak się zakłada jakby drogą biżuterię to, co jest wartościowe, czyli miej to blisko siebie albo wokół swoich palców, czyli tak, żebyś zawsze patrzył na to. To jest, wiecie, bardzo piękne, bo to mówi o prawie Bożym, które nie jest sprzeczne wobec łaski, tylko jest jakby jej uzupełnieniem, tak? I daje nam pewne poznanie. Te palce bardziej mi się kojarzą z tym, żeby faktycznie wszystko, co robimy, żebyśmy robili zgodnie z prawem Bożym. Żeby to było w praktyce. Czyli żeby te nasze ręce, ja bym wręcz jeszcze powiedziała, nogi nie schodziły na złą ścieżkę, ręce nie robiły złych rzeczy, tylko wszystko zgodnie z prawem. Jeżeli chodzi o to obwinięcie szyi, owin nim swoją szyję,
To też trochę oprócz tego, że cały czas mieć przy sobie, to mi się kojarzy z tym, żeby inni ludzie widzieli to. Czyli nie chowamy tego dla siebie, gdzieś po kryjomu, wstydzimy się, tylko faktycznie chwalimy się tym, że mamy prawo, że znamy i wyznajemy prawo Boże. Tak. I ono jest widoczne jakby w naszym postępowaniu. Nie jest to zimna reguła, tylko jest to reguła naszego życia, praktycznego postępowania. To jest bardzo istotne, ale powiedzmy sobie więcej na temat prawa. 6.23. Czy przeczytajmy to może jeszcze raz ten fragment, jeżeli ktoś może, bardzo proszę. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś jest napomnienia do karności. Tak. Światłość kojarzy nam się dosyć konkretnie i w takim języku symbolicznym Pisma Świętego. Więc pojawia się pytanie, dlaczego jakby w uzupełnieniu tego, co sobie powiedzieliśmy przed chwilą, dlaczego Salomon chce, żeby prawo było przyrównane właśnie do światłości? Tak? Wiadomo, że poruszać się w ogóle fizycznie w ciemnościach jest bardzo trudno, kiedy nie ma światła. Tak samo i w naszym życiu poruszać się bez konkretnych wskazówek, drogowskazów, praw jest też, bo nie wiemy, czy to służy nam ku dobru, czy ku złu, prawda? I to jest normalne, że przyrównanie do światła tego, który pokazuje właściwą drogę i która prowadzi do właściwego celu, jest bardzo słuszne. Sam Chrystus nazwał siebie światłością tego świata. Tak. Jeżeli będziemy patrzeć na Niego, naśladować Go, dojdziemy do celu. Gdybyśmy tak popatrzyli, rzeczywiście tutaj nie ma wątpliwości w tym porównaniu, w tym paralizmie symbolicznym do świata, który jest, powiedział, że jest światłością świata, ale właśnie w kontekście Starego Testamentu, gdybyśmy popatrzyli troszeczkę na rozumienie światła, to daje nam właśnie zupełnie inne światło. Czyli w zasadzie, kiedy patrzymy, jak Żydzi rozumieli światło, to byśmy najpierw musimy się odnieść do tego, kiedy światło się pojawiło. Bo zawsze, kiedy mówi się o czymś, to trzeba najpierw dojść do źródła. Czyli w zasadzie to się ma na myśli, że właśnie Bóg jako pierwszy stworzył światło. Tak? I w zasadzie od światła się wszystko zaczęło. Tak? Więc światło jest siedliskiem życia. Zresztą tak samo zobaczcie tutaj w tym wersecie, jest pokazane w paraleli, bo tak. Ciekawe, że kaznodzieja bardzo często pisze w swoich wersetach w formie paralelizmu tak. I mówi tak, że przykazanie jest pochodnią, nauka jest światłem, drogą życia, tak. Zaś napomina do karności. Czyli drogą życia jest jakby paralelne do światła, czyli inaczej mówiąc, światło jest życiem. I w tym momencie rozumiemy, że kiedy pojawiło się światło, tak, to pojawiło się życie. Tak samo zresztą słońce, tak się mówi też, że słońce jest oczywiście tym, który daje życie też. Tak? Dlatego też oczywiście w kultach innych narodów pogańskich oczywiście słońce był największym bogiem, czyli największym kultem się odnosiło do... Tak samo krajach wokół Izraela, Bóg Baal, czy też Szemesz, prawda, to był głównie bogowie, czyli Bóg Słońca. Dlatego właśnie Jezus też do tego się odnosi, tak? Że On jest światłością świata, czyli On jest też źródłem życia. Tak, i właśnie światło, to jest niesamowicie istotne. Tak, dziękuję. Światło oznacza też z tego punktu widzenia obecność samego Boga, prawda? To tak jakby Bóg powiedział, ja jestem. A kiedy Salomon pisze, że to prawo jest jak światło, to odnosi się rzeczywiście do tego, że kiedy w naszym sercu jest to prawo, to ono działa jak światłość, czyli obecność Pana Boga. Ale jest jeszcze tutaj inny ciekawy aspekt. Otóż jest napisane, że ono jest jak pochodnia. Wiecie, to porównanie jest też bardzo interesujące, bo przecież pochodnia daje światło na bardzo niewielką odległość. Trzeba być blisko tej pochodni, żeby skorzystać z tego światła i dzięki niemu można potem iść do przodu w ciemności. Ale za to z daleka ta pochodnia jest widoczna bardzo dobrze. Nie daje nam światła z daleka po drodze, ale nas prowadzi do punktu, gdzie to światło jest. Prawda? A więc może popatrzmy na to troszkę bardziej praktycznie. Jeżeli to ma być światło, które kieruje naszym postępowaniem, tak, w życiu, wokół palców, tak ma być owinięte praktycznie, tak żebyśmy
Wiedzieli, że kiedy nasza ręka coś robi, to żeby na niej było prawo wypisane. Czy to oznacza, że tak naprawdę Salomon mówi, że powinniśmy kierować się tym prawem, myśląc o nim, czytając je, wspominając je w każdej decyzji życiowej, czy większej, czy mniejszej, tak? Bez względu na to, jak żyje wokół nas czasami środowisko, jak mówią, myślą ludzie, jak postępują, a nawet jakby się czasami nam wydawało tak z punktu widzenia czystej, zdrowej logiki. Czy to oznacza właśnie coś takiego? Salomon tutaj mówi o karności, a karność to jest sprawa właśnie posłuszeństwa zgodnie z tym, co obowiązują pewne zasady, prawa i tak dalej. Jeżeli my byśmy chcieli tak po swojemu wszystko robić i schodzić z tych dróg wyznaczonych przez samego Stwórcę, no to niestety, ale celu nie osiągniemy. A Bogu najbardziej zależy na tym, żebyśmy osiągnęli cel. Ludzie myślą, że życie polega na tym, żeby jak najlepiej, jak najprzyjemniej przeżyć go, bez żadnych zobowiązań, bez żadnych odpowiedzialności i tak dalej. Nie. I to jest dlatego napowiedziane, że to jest sprawa życia lub śmierci. Myślmy, że to życie jest wstępem do właściwego, prawdziwego życia, życia wiecznego, które Bóg przeznaczył dla człowieka z samego początku. To jest najistotniejsze. Ja myślę, że jeszcze jedna ważna rzecz jest, zanim coś zrobimy złego, czy zanim zrobimy coś dobrego, musimy wiedzieć, co jest dobre, a co złe. I z tym mi się kojarzy światło. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w zupełnie ciemnym pokoju i próbujemy gdzieś iść. I my nie wiemy, która droga jest dobra, a która droga jest zła. I Prawo Boże jest właśnie tym światłem, który oświeca nas i który pokazuje, który uczy nas rozróżniać, co jest dobre, a co jest złe. I oczywiście na pewno wszyscy znamy tekst drugiego listu do Tymoteusza, 3:16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Czyli to światło, które nie tylko oświeca nam drogę, które nam pomaga, ale najważniejsze, pomaga nam rozróżnić, co jest dobre i co złe i podejmować prawidłowe decyzje. Czyli kwestia podejmowania praktycznych, codziennych decyzji życiowych. Czyli jest to więcej niż to, o czym mówił Igor, że jest to tak zwane greckie poznanie, że człowiek wie, poznał i ma takie poczucie satysfakcji, że poznał, że wie, że zna, że rozumie. Nie, to jest bardziej praktyczne, tak? Jest to przeniesienie tego na codzienne życie, także aby stać się światłem dla innych. Czyli światło odbite w nas samych od samego Boga. I Salomon mówi wprost, że tym światłem jest także prawo. To jest bardzo istotne, dlatego że rzeczywiście to praktyczne podejście do prawa jest ważne. Natomiast dla nas rzeczywiście jest istotne, że prawo jest porównane właśnie do światłości. Bo w tym momencie zobaczcie, że światło pokazuje, znaczy przepraszam, że prawo pokazane jest jako coś, co może decydować o moim byciu albo nie byciu. O to, czy ja będę na przykład wiecznie żył, czy nie. Ale nawet tu na ziemi. Tak się wydaje, ale właśnie jeżeli zresztą mieliśmy tu parę przykładów, wtedy, kiedy się dostosujemy do pewnych praw, to wtedy nasze życie zupełnie wygląda inaczej, tak? I to decyduje o tym, czy ja pójdę w tym kierunku albo w innym kierunku. Dlatego my nie możemy podejść do prawa tylko i wyłącznie właśnie z takiego legalistycznego podejścia, bo w tym momencie traci się w ogóle całe rozumienie. Dlatego często nawet w religii się mówi o legalistach, prawda? A niekiedy legaliści mówią o tej drugiej stronie jako liberałowie, prawda? Czyli tak. Ci, którzy różnie interpretują prawo. Tak. Więc w zasadzie i jedni, i drudzy mają z tym problem w ogóle z rozumieniem prawa, tak? Dlatego, tak. Że prawo jest coś, co jest ponad tym wszystkim. Tak? Tak. Jest i jedno, i drugie. Tak. Dlatego właśnie rzeczywiście prawo nie może do nic innego być porównane właśnie tylko do światła. I nie tylko do światła, zresztą jest wiele innych porównań. Tak? Natomiast tu dla nas, tak, jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli z tego podejścia, tak, że akurat tak, takie jest podejście żydowskie i takie jest podejście właściwie nas powinno być, tak, jako chrześcijan. Ale ja może tak, żeby zrównoważyć, bo strasznie może wyjdziemy na legalistów, mówiąc tak o tym prawie i że udowadnia, że to świadczy o życiu i śmierci i tylko prawo.
i przeczytam może tekst z pierwszego listu Jana, 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Tak. Czyli to jest oczywiście, no, jeżeli kochamy Boga, to po prostu tych przykazań będziemy przestrzegać. Czyli jeżeli kochamy Pana Boga, powinniśmy też kochać przykazania. To jest bardzo ciekawe. Mądrze prowadzone emocje, tak? To, po to jest właśnie to obcowanie z Bożym prawem. Salomon pisze, że do życia prowadzi nas droga karności, czyli ta karność, posłuszeństwo prowadzi nas do życia, a więc prawo nas prowadzi do życia, tak? A także i do pełni miłości. Okazuje się, że ten pozorny paradoks w rzeczywistości się idealnie układa w logiczną całość. Tak naprawdę to prawo w zasadzie, przestrzeganie prawa czyni nas wolnymi. Tak. Nie musimy się niczego bać. Jesteśmy wyzwoleni od tego strachu, bo za każde przestępstwo prawa jest jakaś konsekwencja i to bardzo przykre czasami. No, nasze konsekwencje to jest odebranie nam życia wiecznego, prawda? Więc jeżeli już nawet z tego względu, tak można powiedzieć, na rozum tylko biorąc, to co się bardziej opłaca? Ale Bóg nie chce, żebyśmy my tylko kierowali się rozumem. Dał nam też uczucia i mówi, jeżeli zrozumiesz to tak do końca, to przestrzeganie prawa będzie dla ciebie taką naturalną sprawą, że nie będziesz się nad tym zastanawiał. Mhm. Będziesz czynił to, co jest właściwe. To, co jest dla mnie przyjemne, dla twojego bliźniego jest przyjemne, co czyni was po prostu istotami wolnymi, kochającymi. Tak. A zatem skoro prawo prowadzi do życia, to popatrzmy, co prowadzi do śmierci. Przejdźmy do nieco bardziej praktycznych punktów. Tutaj jakby w całym pasażu Salomon porusza dwa te tematy, które są ciekawe, bo mówi o cudzołóstwie i mówi o kradzieży, tak? I może popatrzmy na dwa fragmenty. Zaczniemy od cudzołóstwa. To jest 6:24 i 26. Może odczytajmy. Bardzo proszę, Stanisławie. 6:24 i 26. Strzegą cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej, gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, lecz cudzołożna żona przyprawia o cenne życie. Ciekawym słownictwem w tym miejscu posługuje się Salomon. Mówi o tym, że jest to jakiś proces, tak? Mówi o tym, że jest to kuszenie, że w tych relacjach międzyludzkich, w tym miejscu używa jakby tego przykładu cudzołóstwa potencjalnego. Mówi, że to jest normalne, że jesteśmy kuszeni, tak? Ale to ma jakby podwójny wymiar, bo mówi też o tym, że może mieć to wymiar przekonywania, tak? Jeżeli coś zrobiłeś raz, to czemu miałoby ci coś stać, jeżeli zrobisz to po raz drugi? Jeżeli ja zrobiłem to z kimś raz, drugi albo trzeci, to dlaczego z tobą by miało to przynieść złe konsekwencje? To ma wymiar przekonywania. Nawet Salomon w tym miejscu wskazuje, wydaje się, że można czasami ubierać tego typu rzeczy. To przekonywanie, które idzie w parze z kuszeniem, słowa pozornej świętości. Cudzołóstwo w zasadzie, to Bóg mówi w sensie duchowym, o też o cudzołóstwie w stosunku do siebie, prawda? I cudzołóstwo jest to inny, można powiedzieć, rodzaj też kradzieży. Bo po prostu zabieram komuś coś, jeżeli to dotyczy materialnej rzeczy, to jeszcze pół biedy, a jeżeli chodzi o człowieka, to jest dużo bardziej przykre i o wiele większe konsekwencje, prawda? Więc pamiętajmy o tym, że jednocześnie pokazujemy tym samym, że nie szanujemy tego drugiego człowieka, nie szanujemy samego Boga. Tak. Bo jeżeli on używa tego pojęcia w stosunkach i relacjach z sobą, no to jest coś i za to są wielkie kary. Spotykały i naród wybrany Izraelu w starożytnym, prawda, i czasach, jak i dzisiaj. Dlaczego mamy tutaj w tym miejscu napisane o tym słodkim języku, tak? Czy to ma odniesienie do czegoś, co można by ująć jako subtelne przekonywanie do małego złamania Bożego prawa, do kompromisu? Do zapominania, do wycofywania się, do mówienia sobie, no, ten jeden raz nic się nie stanie.
Przykład Józefa jest najlepszym przykładem, bo po prostu mówi konkretnie. Miał propozycję, miał pokusę i ze względu na Boga, już nie na męża tej kobiety, ale ze względu na Boga nie uczynił tego, prawda? I nas to samo obowiązuje non-stop, każdego człowieka. Mhm. No to jest istotne, że my nie zdajemy sobie sprawy, jak rzeczywiście może wpłynąć na nas nawet ta kwestia cudzołóstwa. Zobaczcie, dzisiaj w tym naszym dzisiejszym świecie jest bardzo dużo takich pokus. Dla mężczyzn nie ma problemu, nawet wystarczy wyjść na ulicę, wystarczy otworzyć jakąś stronę internetową z informacjami oficjalnymi, ogólnymi, prawda? Już nie mówię o innych rzeczach dalej, tak? Wszędzie jest taka pokusa. Ale właśnie istotne jest, że to jest to, co wpływa na mózg. My nie zdajemy sobie sprawy, to jest pokazane tylko w 26 wersecie na końcu, że tylko to przyprawia o cenne życie. Mhm. Natomiast my nie rozumiemy rzeczywiście, że to jest coś, co niszczy naszą świadomość. Mhm. Nie tylko, że nasze morale, wiadomo, bo jak idziemy, jak zresztą mówisz o tym, że jak jedno przykazanie się łamie, to idzie się już na następne. Ale chodzi o to, że to wpływa niesamowicie na nasze podejście do wszystkich innych rzeczy. Tak. I tak samo to zmienia kompletnie potem nasze już podejście i myślenie. I tak samo to wpływa nie tylko na mężczyznę, tak samo na kobietę. Tak się wydaje, ale powiedzmy, ja nawet jakby doszło do tego cudzołóstwa, potem skutki tego cudzołóstwa są niesamowicie mocne, niesamowicie duże. I nie chodzi o ten stan psychiczny, o ten stan fizyczny, prawda? Mhm. Tylko właśnie chodzi o ten stan psychiczny człowieka, że potem z tego nie da się wyjść. Jest coś, co potem wpływa na całe i determinuje potem zresztą całe nasze życie już, tak? Mogę jeszcze zwrócić uwagę tutaj w tym wersecie 24, słodki język. Tak. To jest to, co taki grzech przedstawiany jest przez, czy takie działanie jest przedstawiane przez szatana jako coś niesamowicie atrakcyjnego, fantastycznego. Będziesz się czuł dobrze i to jest sama przyjemność. I na początku każdy grzech wydaje się przyjemnością. Tak jest przedstawiony. Niestety, tak jest przedstawiony. Niestety potem koniec to jest śmierć. Tak. I z tego trzeba sobie zdać sprawę. Tak. O tej śmierci sobie za chwilę powiemy troszkę więcej. Natomiast ciekawe jest bardzo to, że wydaje się, że w ten sposób Salomon stara się powiedzieć, żebyśmy byli przygotowani zawczasu, że mogą do nas trafić nie tylko zewnętrzne pokusy, które działają na nasze zmysły, to jest oczywiste, tak? Ale że mogą też do nas trafić słowa, które będą nas przekonywać w subtelny sposób, używając czasami języka niemalże, można by rzec, języka świętego. W subtelny sposób przekonując nas, że nie jest to aż taki wielki grzech. Właśnie tak? Wydaje mi się, że szczególnie cudzołóstwo to nie jest grzech, na który ktoś się decyduje w 5 minut. To jest grzech, który wzrasta. Który, tak jak Ewa. Ewa była kuszona od początku przez różny sposób, przez różne zmysły. Zmysły wzroku, zmysły dotyku, potem smaku. I tak samo cudzołóstwo. Dlatego tak ważne jest, żeby od samego początku, jak tylko jest ta pokusa w pierwszym momencie, wziąć Słowo Boże, Prawo Boże, stosować się, modlić się, żeby nie dać się zwieść. Bo grzech to jest coś, co też szczególnie taki duży, to jest, znaczy taki w tragicznych skutkach, to jest coś, co narasta. Pokusa też narasta. To nie jest coś, co teraz jestem silna, a za minutę jestem słaba. I to dlatego właśnie warto to prawo rozważać. Myśleć o nim dniem i nocą. Powiedzieć je u swojej własnej szyi, aby zawsze o nim pamiętać. Żeby ono było w tego typu chwilach silniejsze w nas samych, niż to przekonywanie, czy to, jak myślą inni. Posłuchajcie, bardzo też, wydaje mi się, podobnie mówi o kradzieży. Tutaj może popatrzymy na wiersz 30 i 31. Tym razem może ja odczytam. Czy nie pogardza się złodziejem za to, że kradnie? Nawet aby zaspokoić głód. A gdy go złapią, musi oddać 7-krotnie, musi oddać całe mienie swojego domu. W tym miejscu Salomon porusza inny grzech, i mówi też o prawie jako o czymś, co powinno być bezkompromisowo zapisane w naszej świadomości przez proces ciągłego obcowania z nim. Tak? I tam w przypadku cudzołóstwa była mowa o kuszeniu i o przekonywaniu. Tutaj natomiast wydaje się, że kiedy mowa jest o tym, że
że nawet jeżeli ktoś cierpi głód, tak, i dopuści się kradzieży, no wydaje się, że dla Pana Boga to jest wciąż kradzież. No, a jak się patrzy na to społecznie? No, społecznie niestety jest ogromne przyzwolenie na wszelkiego rodzaju kradzież, którą szczególnie my Polacy kradzieżą nie nazywamy. Nie bez kozery w Polsce jest jedna z większych statystyk ściągania filmów z internetu. Bo my uważamy, że jeżeli coś jest dostępne i tak naprawdę nikomu za bardzo nie szkodzimy, to można to robić. Tak. No te przykłady oczywiście z biura zabierania kawy, herbaty, cukru, długopisów, to oczywiście też absolutnie nie jest kradzież, nikomu nie szkodzimy, trochę sobie weźmiemy. I niestety od takich kompromisów się zaczyna, no, kończy się na często poważniejszych rzeczach i na społecznym przyzwoleniu na wypadek kradzieży właśnie w sytuacji złej, sytuacji materialnej, głodu. My bardzo lubimy usprawiedliwiać nasze błędy i szczególnie w kradzieży chyba najłatwiej nam to przychodzi. A może jeszcze tak na koniec tylko, bardzo dosadnie jest jakby no, to przestępstwo kradzieży nazwane na tym samym poziomie, co oszczerstwo, wszeteczeństwo ujęte w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, gdzie jest napisane od wersetu 9. Nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, potem jest ani złodzieje, ani chciwcy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak. I może tutaj się odniosę też do tych tekstów, które tu mamy zapisane. Tu też widzę bardzo mocno pokazane, jakie są konsekwencje takiego czynu. Prawda? Jest pokazane, że nam tak się wydaje, że ta osoba, która kradnie, raczej chce się wzbogacić. Albo też chce, jak jest napisane tu, przeżyć przynajmniej. Więc pokazane jest, że rzeczą jest odwrotnie, że właśnie nie tyle, że nie będziesz miał to życie, albo też nie będziesz miał to mienie, tylko będziesz musiał oddać wszystko, co masz i wręcz w końcu nawet oddasz życie. I tu pokazane jest tak samo w kontekście oczywiście tego droga życia, które jest pokazane w 10. wersecie 6 rozdziału, że właśnie prawo jest drogą życia. Tak? Natomiast kiedy jest łamanie prawa, jak zresztą w przykładzie cudzołóstwa, tak samo tu jest pokazane, że tak samo to doprowadza właśnie do śmierci. I tak samo nam się wydaje, że wtedy, kiedy kradniemy u kogoś, tak, to jest coś, co tamta osoba już jest, powiedzmy, ma tego mniej, prawda, albo właśnie pozbywa się, tylko że my nie rozumiemy, że to ma wpływ bezpośrednio na nas. No jest, kiedy tak. my tak. u kogoś kradniemy, to idzie kołem, powiedzmy tak, z człowieka na człowieka i tak samo nas potem nas uderza. Tak. Dlatego potem na przykład całe społeczeństwo jest takie, że rozumie, że akurat to nie jest coś poważnego, tak? Że można kraść. I tak samo, dlaczego kraje dzisiaj, które są słabsze, nie rozwijają się? Właśnie dlatego, że takie społeczeństwo jest. Gdzie jest korupcja właśnie. Jest korupcja. Kradzież, w rządzie mówi, że się kradnie. Dlaczego się kradnie? No dlatego, że właśnie tak zostali wychowani chyba, prawda? Że to nie jest nic poważnego, więc dlatego, a kiedy idziemy właśnie do krajów bardziej rozwiniętych, to widzimy, że akurat to rozumienie w ogóle kradzieży jest zupełnie inne podejście. I dlatego tam te kraje się rozwijają, dlatego że ogólnie w społeczeństwie jest świadomość właśnie to, że nie wolno kraść. I ten prezydent jest właśnie w tych krajach nierozwiniętych. A więc musimy sobie powiedzieć taką rzecz, że nasze standardy postępowania powinny być niezależne od tego, w jaki sposób postępuje środowisko, które jest wokół nas. My powinniśmy patrzeć na to, że Bóg dał swoje prawo, to prawo opisuje jego charakter. Salomon mówi o tym, że nawet jeżeli ktoś głoduje i my byśmy go byli skłonni usprawiedliwiać społecznie, to w oczach Boga jest to wciąż przestępstwo. Tak? Można szukać ratunku zawsze wewnątrz Bożego moralnego prawa. I wreszcie przejdźmy do tego, co wydaje mi się jest takim dobrym podsumowaniem tego naszego dzisiejszego studium, a mianowicie tego, już sobie powiedzieliśmy, że prawo prowadzi do życia jako droga karności. A do czego zatem prowadzi grzech? No, apostoł Paweł w liście do Rzymian 6:23 pisze te słynne słowa, że zapłatą za grzech jest oczywiście śmierć. Więc Biblia konsekwentnie pokazuje, że grzech prowadzi do śmierci. W bardzo podobny sposób też pisze Salomon. Może odczytajmy 7 rozdział i tam 22, 23
i 26 wiersz. Oczywiście pisze tutaj wciąż w tym samym kontekście cudzołóstwa. 7, 22, 23 i 26. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. Aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. I 26. Gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Dziękuję bardzo. Ciekawe jest to, co pisze Salomon. On zdaje się pokazywać pewien proces, który ma miejsce w umyśle człowieka, który się godzi na kompromis. Chciałbym w tym miejscu jeszcze odczytać jeden bardzo, wydaje mi się, pasujący fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan. To jest 4 rozdział i tam wiersz 17 po 19. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Zobaczcie, umysł przytępiony, oddali się rozpuście z chciwością. Tak jakby dosłownie apostoł Paweł pisał echem o tym, o czym pisze Salomon, tak? Kiedy człowiek się zgodzi na pewien kompromis, nie będzie budował w sobie tego szkieletu opartego na Bożym prawie, na myśleniem o nim w pozytywny i dobry sposób, na tym, żeby ono było zapisane w jego sercu, to z czasem zacznie postrzegać standardy tego świata jako dobre standardy i wreszcie zacznie go to jakby porwie go to jak prąd rzeki, zacznie tak postępować, a jego umysł będzie przyćmiony, co znajdzie odbicie akurat w tych dwóch właśnie przykładach. Ja mówię tutaj, Salomon ogólnie rzecz biorąc chce powiedzieć jedną rzecz, że nie miejcie i nie rzucajcie się w ramiona swoich namiętności, w ramiona kobiet, w ramiona mężczyzn i tak dalej, bo to prowadzi na zatracenie. Jedynym ratunkiem dla każdego z nas jest rzucić się w ramiona Chrystusowe. Tak. I to jest to, bo On jest źródłem życia, On wyzwala nas z tego wszystkiego i toruje nam drogę do wieczności. Przecież jeszcze raz podkreślam, celem tego życia jest wieczność. Nie są żadne sprawy tego świata. Tak. A tu warto właśnie dodać, że co oznacza jakby wejść w ręce Jezusa, to posiadanie tych przykazań w sercu, bo tylko to faktycznie pomoże nam rozpoznawać, co jest dobre, a co złe. Często niestety, czasami nam się wydaje, że jesteśmy blisko Boga, a już nie jesteśmy. I prawo Boże, jak tu Salomon wspaniale nas uczy, chce nas od tego ustrzec. I tylko posiadanie prawa Bożego, słowa Bożego w sercu, wyżywanie na co dzień, może nas od tego ustrzec. Może tylko na koniec dodam, że Bóg właśnie może nas z tego wyrwać. I to jest niesamowicie istotne, że to jest powiedziane. I właśnie Pismo Święte nas zapewnia, że Bóg wyrwie nas z największego grzechu, który możemy nawet być. I może zacytuję Psalm 103, tutaj może od 9 wersetu, że Bóg nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, ale nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego na tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lutuje ojciec nad dziećmi, tak się lutuje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Tak. I tak dalej. Nie będę już dalej cytował, ale właśnie to jest ta dobra nowina, prawda? Że Bóg jest w stanie wyrwać nas z tego stanu grzechu, po to, żebyśmy żyli właśnie tym stanem, czyli tym stanem miłości i dobroci, który on nam daje. I właśnie w tym stanie chce, żebyśmy byli odtąd i na zawsze, tam, gdzie jest właśnie Jego prawo. A więc zobaczcie, jaki mamy z tego ciekawy wniosek. Często chrześcijanie myślą, że kiedy się pozna Chrystusa, to człowiek się jakby uwalnia od prawa. Tymczasem my czytamy nawet z tego, co pisze w Starym Testamencie Salomon, że właściwie poznanie Boga
prowadzi do poznania Bożego prawa. Tak? Że jeżeli człowiek z sercem i mądrze to prawo poznaje, jeżeli będzie je cenił jako opis Bożego charakteru, jako skarb, z którego będzie mógł korzystać, to i jego życie przyniesie dobre owoce. Jeżeli będzie o nim myśleć, to będzie mądrze decydować, będzie mądrze mówić, będzie mądrze myśleć, tak? Ja bym jeszcze dodała, że poznanie Boga sprawia, że my doceniamy to prawo. I tak naprawdę wiemy, że życie bez Niego to jest śmierć. Życie bez Boga i bez Bożego prawa. Wiadomo jedno, że jeżeli pozwolimy sobie na to, aby kroczyć własną drogą, czy też własnej sprawiedliwości, to nasz umysł, jak zostało tutaj przeczytane, będzie otępiały i nawet nie zauważymy, jak pójdziemy drogą śmierci, która nas nagle zaskoczy, chociaż w rzeczywistości kroczyliśmy tą drogą przez dłuższy czas. Tak to będzie. A więc Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, bo wszystko to, czego was uczę, jest logiczną całością. Boże prawo, które prowadzi do poznania grzechu i Boża łaska, która prowadzi do zwycięstwa nad tym grzechem. I wydaje się, że tego w bardzo praktyczny i mądry sposób w swojej księdze mądrościowej uczy nas, jak dzisiaj studiowaliśmy, właśnie Salomon. Bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszym studium. Dziękuję też naszym widzom. I zanim się pomodlimy, chcę zaprosić serdecznie na następne spotkanie, które będzie równie ciekawe, bo będzie o Bożej mądrości. Natomiast my dzisiaj kończąc, będziemy chcieli podziękować Panu Bogu za to studium. Bardzo proszę o modlitwę. Ukochany nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Słowo, które stało się ciałem. Dziękujemy Ci za posłańców, proroków, którzy przekazywali Twoje nauki, byli drogowskazami dla nas, ponieważ szatan, Twój i nasz przeciwnik, tak to wszystko zaciemnił, zarzucił Ci tyle kłamstw i nieprawdy, że człowiek bez Twojej interwencji nie mógłby się w tym wszystkim rozeznać i niewątpliwie szedłby na zatracenie. Dlatego niech Duch Twój zagości w nas wszystkich i sprawi, żebyśmy mogli odzwierciedlać charakter, jaki objawił Jezus Chrystus, kiedy był tutaj jako Syn Człowieczy na ziemi. Za to niech będzie Mu cześć i chwała teraz i po wieki wieków. Amen. Amen. Thank you.